Czy wakacje w mieście muszą być nudne? Niekoniecznie, zapewniają o tym mieszkańcy Katowic. Jak wyglądają wakacje w mieście? Co można ciekawego zrobić? Teraz zostały otwarte już baseny, więc można chodzić na baseny. No, często spotykamy się ze znajomymi, jakieś parki, jakieś skwery, no, nieopodal miasta. W tłumach nie ma co się spotykać, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja. No, zawsze można gdzieś wyjść. Także albo wyjechać nad jakieś jezioro poza miasto. My teraz jedziemy właśnie na Domki pod Dąbrowę Górniczą. Także zawsze jest coś do zrobienia. Czy wakacje w mieście mogą być również ciekawe, czy jednak lepiej pojechać gdzieś dalej? Czasami jest tak, że wiele osób niby mieszka w mieście, a nie zna swojego miasta i dzięki właśnie tej sytuacji można zobaczyć te zakątki mniej znane swojego miasta. Ale jednak czasami warto wybrać się gdzieś poza jego granice, żeby zobaczyć coś nowego. Na pewno można dochodzić gdzieś ze znajomymi, oczywiście jak w miarę bezpiecznie, ale można. Można też gdzieś wybrać w okolice tak blisko, nie tak daleko, ale tak w miarę w okolicy Katowic, żeby jakoś spędzić czas na powietrzu, żeby się nie gromadzić tak jakoś wewnątrz. Można jakoś, nie wiem, kulinarnie się realizować i ze znajomymi coś próbować, jakieś przepisy nowe. Także myślę, że na pewno są jakieś opcje na spędzenie czasu teraz, ale produktywnie i fajnie. A zna pan może jakieś ciekawe miejsca w Katowicach, gdzie można spędzić wakacje? Tak szczerze nie, bo ja nie jestem stąd. Może koleżanka tutaj mi coś podpowie. Ale myślę, że tak naprawdę nie trzeba znać konkretnie nazwy, ale wystarczy się gdzieś przejść i się coś znajdzie, żeby coś fajnego zrobić. Jak można spędzić wakacje w mieście? No, można iść na przykład do akwaparku, czy do zwykłego parku, do muzeum. No, jest mnóstwo możliwości i atrakcji do wyboru. A pana ulubiony sposób na spędzanie czasu to? Piesze wędrówki w górach, myślę. Co można ciekawego zrobić w mieście podczas wakacji? Ja myślę, że można na przykład uprawiać sport. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze. Oprócz tego można się wybrać nad wodę. Ja na przykład jestem z Tychów, mamy jezioro Paprocany. Tam można się bardzo fajnie zrelaksować. No i spotkać ze znajomymi, no ale nie w dużej grupie, żeby jednak unikać tych skupisk ludzkich. Co można robić w wakacje w mieście? Wszystko praktycznie. Można spędzać czas aktywnie w parku, rolki, wrotki, zwiedzać różne zabytki. No, wszystko praktycznie na otwartej przestrzeni, żeby złapać świeżego powietrza. A czy w Katowicach jest może coś ciekawego, co warto zwiedzić? Świetnym miejscem jest na pewno Spodek i Strefa Kultury, gdzie można nawet świetne zdjęcia porobić. I wydaje mi się, że Trzy Stawy, bardzo urokliwe miejsce właśnie dla spędzenia aktywnego czasu, jak wrotki, rolki, rower. Zawsze można wybrać się w jakieś ciekawe miejsce w okolicach właśnie tutaj, nie wiem, jakichś parków, pubów, restauracji, spotkać się z kimś. A czy w Katowicach jest coś ciekawego, warte odwiedzenia? Teraz do głowy mi w tej chwili nie przychodzi żadne miejsce konkretne. Musiałabym się dłużej zastanowić. A jak wy spędzacie wakacje w mieście? Napiszcie o tym w komentarzach.